Cześć wszystkim, witajcie w filmiku informacyjnym. Dawno nie było filmiku i bardzo was za to przepraszam. No ale niestety, jak widzicie, jesteśmy w trochę innym miejscu i jest to nie klatka, tylko transporter, ponieważ ja jestem właśnie na wakacjach nad jeziorem, a tu są moje szczurki i chciałabym wam powiedzieć kilka rzeczy. Na przykład taką, że będę miała psa. Prawdopodobnie będę miała psa. Miałam mieć teraz, ale niestety to jest za długa historia i nie będę wam teraz wszystkiego mówić. Może w innym filmie, jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach. Będę robić różne vlogi na temat, albo po prostu takie filmiki jak teraz, czyli filmiki informacyjne. I te filmiki będą polegać na tym, że będę mówić co i jak. I dzisiaj właśnie chciałam wam powiedzieć to, że miałam mieć po prostu takiego małego szczeniaczka, jak tutaj widzicie na tym zdjęciu, ale no cóż, nie udało się. Został on po prostu oddany. Miał być mój, bo został po prostu oddany ten szczeniaczek nie do mnie i po prostu się to nie udało. No ale będę szukać jeszcze jednego, także... Będę szukać jeszcze innego na Elixie, na Facebooku, bo są różne hodowle, gdzie panie po prostu mają świrę na punkcie piesków i muszą wiedzieć, do kogo dokładnie dać, czy oni mają dobre warunki, także naprawdę polecam brać z hodowli. Ja wiem, że niektórzy teraz na mnie naskoczą, że czemu nie bierzesz psa ze schroniska, dlatego, że po prostu ja wolę wiedzieć, jakie on będzie miał cechy i chcę mieć, przede wszystkim chcę mieć szczeniaczka, a w schroniskach są już duże psy i one tak naprawdę nie wiadomo, jakie będą. Dlatego właśnie chcę wziąć z hodowli i wtedy będę wiedziała, że one po prostu będą miały dobrze, bo te panie po prostu muszą przyjechać do danego domu i zobaczyć, czy mają dobre po prostu warunki, czy ten pies będzie miał dobre warunki i musi też poznać trochę właścicieli, czy oni są dobrzy, czy go nie oddadzą, bo były już różne przypadki, że po prostu z jakiejś hodowli po prostu ludzie brali, a potem oddawali, bo był niegrzeczny, ale to wiadomo, że szczeniak jest niegrzeczny, bo jest po prostu mały i rozrabia, także te panie naprawdę dbają o to, żeby mu było dobrze, także tyle w tym filmiku, mam nadzieję, że wam się spodobał i że zrozumieliście kilka spraw. Teraz w tym okresie, w te wakacje i w ogóle w tym miesiącu, w następnym, pewnie w sierpniu, też będą takie filmy informacyjne, żebyście wiedzieli na bieżąco, co się dzieje. Także koniecznie bądźcie aktywni na moim koncie na YouTubie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!